Bismarck, niemiecki pancernik, którego nazwę większość osób już gdzieś słyszała. Dziś przedstawię wam jego historię i kilka bardzo ciekawych faktów. Bismarck, razem ze swoim siostrzanym okrętem Tirpitz, należał do klasy pancerników typu Bismarck. Budowę okrętu rozpoczęto 1 lipca 1936, a 14 lutego 1939 okręt został zbudowany. Okręty były bardzo podobne do pancerników z okresu I wojny typu Bayern. Miał taką samą artylerię i opancerzenie. Oficjalną służbę w Kriegsmarine okręt zaczął 24 sierpnia 1940 roku. Dowódcą okrętu został komandor Ernst Lindemann. Okręt został przeznaczony wraz z 4 innymi okrętami do działań krążowniczych przeciwko konwojom zaopatrzeniowym. Zasadniczo ciężkie okręty niemieckie miały zakaz podejmowania walki z równoważnym przeciwnikiem w postaci pancerników i krążowników Royal Navy. 22 kwietnia 1941 roku rozpoczęto akcję pod kryptonimem Ćwiczenia Reńskie. 19 maja pancernik w towarzystwie krążownika i niszczycieli wyszedł w morze. 21 maja został wykryty przez brytyjskie samoloty. Wielka Brytania postanowiła wysłać zespół uderzeniowy, którego zdaniem było wykrycie i zniszczenie niemieckiego zgrupowania, a w szczególności Bismarcka. 23 maja Bismarck został dostrzeżony przez brytyjski ciężki krążownik HMS Suffolk i wezwany potem do pomocy HMS Norfolk, do którego Bismarck otworzył nieskuteczny ogień. 24 maja rozegrała się bitwa pomiędzy niemieckimi okrętami a brytyjskimi Hoodem i Prince of Wales. W trakcie pojedynku zatopiony został największy ówczesny brytyjski okręt marynarki HMS Hood, a HMS Prince of Wales został uszkodzony. Natomiast Bismarck został trafiony 3 pociskami kalibru 356 mm. Uszkodzenia spowodowały m.in. ograniczenie maksymalnej prędkości okrętu do 28 węzłów. Prinz Eugen został delegowany do prowadzenia samodzielnych działań. Niestety Bismarckowi, mimo licznych prób, nie udało się zgubić brytyjskich okrętów, które były wyposażone w radary. W pościg za Bismarckiem, oprócz okrętów już zaangażowanych w działania, Brytyjczycy rzucili wszystkie jednostki operujące w tej partii akwenu. Niemieckiemu okrętowi udało się 25 maja zgubić pogoń, jednak już 26 maja został ponownie wykryty. Do ataku na okręt zostały wysłane samoloty torpedowe. Jedna z wystrzelonych przez nich torped trafiła Bismarcka, uszkadzając jego ster i sprawiając, że okręt nie mógł już manewrować. Na pomoc okrętowi wysłano U-boty. Około 22.30 polski niszczyciel ORP Piorun, potem angielski Zulu, wykrył Bismarcka. 27 maja o godzinie 8.33 dowódcy King George V i Rudneya zobaczyli uszkodzonego Bismarcka. Do tych okrętów dołączyły jeszcze 2 inne brytyjskie jednostki. Wiązała się zaczęła ta bitwa. O godzinie 9.31 ciężka artyleria na Bismarcku zamilkła. Anglicy wstrzymali ogień o 10.16. O godzinie 10.25 ciężki krążownik Deutschweiler odpalił w stronę pancernika 2 torpedy, a chwilę później 3. 10 minut później Bismarck zaczął tonąć. Z 2221 zaokrętowanych na Bismarcku marynarzy uratowało się tylko 115 rozbitków. Według innej z wersji to niemiecka załoga sama zatopiła okręt, podkładając ładunki wybuchowe, które następnie eksplodowały. Z tym okrętem wiąże się jeszcze jedna bardzo ciekawa historia. Oprócz marynarzy, z okrętu uratował się duży czarny kot, maskotka załogi. Nadano mu imię Oskar. Został przydzielony do okrętu HMS Cossack, który zatonął 26 października 1941 roku na Atlantyku, po storpedowaniu przez niemiecki okręt podwodny U-563. Jeden z brytyjskich niszczycieli przetransportował zbitków z tej jednostki wraz z kotem maskotką do Gibraltaru. Tam kot został przekazany na lotniskowiec HMS Ark Royal. 14 listopada 1941 roku również i ten okręt został zatopiony, ze skałem na pokładzie. Oczywiście kot wyszedł znowu cało, jednak już nikt nie chciał zaokrętować sławnego kota, o którym zasadzono, że przynosi pecha. Bismarck był największym okrętem w historii Niemiec. Jego opancerzenie dochodziło do 320 mm, a artyleria główna miała kaliber 380 mm. Długość okrętu wynosiła 251 mm. Dzięki za oglądanie. Jeśli masz pomysł na kolejny odcinek,
to napisz go w komentarzu. Nie zapomnij również ocenić film oraz zasubskrybować kanał, aby nie przegapić nowych filmów.